No i znowu pada. Znowu... Trudno. A my jedziemy na taekwondo. Dzięki temu pokażę wam troszeczkę kulisy treningu. Czy spotkaliście się kiedyś z sytuacją, że dziecko wraca do domu i ma rozwiązane z matematyki źle zadanie? To zadanie zostało źle rozwiązane w klasie. Wspaniał. Każdy może się pomylić, tylko problem jest taki, jak to teraz wytłumaczyć naszemu dziecku? Prawda? Miałeś rację. Tak jest. Co zrobić, Grześ? Co najlepiej zrobić? Rozrysować i dać dziecku jeszcze raz samemu zrobić z rozrysowaniem. O właśnie. A jeszcze lepiej, żeby nam nasze dziecko pokazało tok swojego myślenia. Jeżeli ma rację, to z pewnością potrafi nam to udowodnić. A jak już wiemy, dzieci są cholernie mądre. Ale ta metoda przypomniała mi jedną taką sytuację. Taki pan kiedyś opowiadał, jak wyciąga ludzi z sekty. Nie pamiętam, jak się nazywa, w każdym razie on był specjalistą od manipulowania ludzi i sam się do tego przyznawał. I opowiadał, że on kiedy spotyka taką dziewczynę, która została wciągnięta do sekty, mówi do niej tak: słuchaj, kurczę, ty miałaś rację, to rzeczywiście wasz szef jest super gość. Tylko wiesz, ludzie mówią, że on na przykład jedźże, chłopie. To będzie nie w kamerze? Tylko, wiesz, ludzie mówią na zewnątrz, że on punktualnie o 12 codziennie bierze narkotyki. W związku z tym jego źrenice się rozszerzają. My oczywiście wiemy, że to jest nieprawda, ale tak mówią. No i tym sposobem, uwaga, naszej dziewczyny skupia się w okolicach godziny 12, w okolicach jego oczu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy tak nie jest. To samo zastosowaliśmy tutaj. Słuchaj, no, faktycznie ty masz rację z tym zadaniem. To jest rzeczywiście 40. Tylko, czy mógłbyś mi pokazać, jak ty to wyliczyłeś? Recelki mamy. Wiecie, to w takich chwilach dziękuję opatrzności, że moja cudowna żona gotuje nie tylko smacznie, ale i zdrowo. To młode pokolenie wojowników. Ninja.